Radio Kapitał. Radio Kapitał. Cześć, witamy w kolejnym odcinku audycji Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny Całego Ciała. Dzisiaj ja, czyli Marta Paczkowska, rozmawiam z dyrektorką Federacji, Krystyną Kacpurą. Rozmawiamy parę dni po Światowym Dniu Bezpiecznej Aborcji, który odbywa się 28 września. Został zapoczątkowany ten dzień w 1990 roku w Ameryce Łacińskiej jako kampania na rzecz depenalizacji aborcji. Dzień został ustanowiony jako międzynarodowe święto w 2011 roku przez Globalną Sieć Kobiet na Rzecz Praw Reprodukcyjnych. Co roku coraz więcej organizacji dołącza do obchodów, organizując marsze pro-choice, happeningi, debaty i inne. W tym roku Federacja obchodziła 28 września, zapoczątkowując ogólnopolską kampanię pod hasłem Historie kobiet, wybór nie zakaz, z udziałem aktorów i aktorek, które użyczyli swoich głosów i twarzy, opowiadając prawdziwe historie, aborcyjne historie kobiet. Krysiu, powiedz nam, jaki jest cel tej kampanii? 28 września, Światowy Dzień Bezpiecznej Aborcji, jest startem jakby naszej kampanii. Otworzyłyśmy tę kampanię, która dalej będzie trwała. Jej celem jest przede wszystkim uświadomienie społeczeństwu polskiemu do końca, jak wyglądało prawo z 1993 roku. Prawo, które zakładało legalną aborcję w 3 przypadkach i jak ono było w praktyce realizowane. Większość osób, które broniły tego tak zwanego kompromisu aborcyjnego, uważając, że to była dobra ustawa, muszą mieć świadomość, że ta ustawa działała w swoim zapisie. Natomiast na papierze to była zupełnie martwa, natomiast w praktyce, przepraszam, to była zupełnie martwa ustawa. Egzekwowanie aborcji z przyczyn podanych ustawie, no choćby z przyczyn embriopatologicznych, czy jeśli ciąża wynikła z czynu zabronionego, czy gwałtu, lub też jeśli kobieta w ciąży, zagrożone było jej zdrowie lub życie. Uzyskanie legalnej aborcji w tych prawie 30 latach graniczyło z cudem wręcz. Większość takich przypadków monitorowała Federacja. Więc chciałyśmy uzmysłowić całemu społeczeństwu, tak jak my to nazywamy, temu tak zwanemu środkowi społeczeństwa, które nie jest przeciwne aborcji, ale też nie jest za aborcją. Chciałyśmy pokazać, że ustawa, która miała być kompromisem, właściwie nie wiadomo między kim a kim, zupełnie nie działała w praktyce. Więc istnieje absolutna potrzeba i konieczność w imię ochrony zdrowia kobiet absolutne zalegalizowanie aborcji, złagodzenie tej ustawy. To teraz posłuchamy pierwszej historii, historii Leny, którą odtwarza aktorka Maria Seweryn. Zapraszam. Mam na imię Lena. Długo czekałam na tę ciążę. Mam 42 lata. Po teście ciążowym szalałam ze szczęścia. Rozpoczęliśmy z mężem przygotowania do przyjęcia tak długo wyczekiwanego dziecka. Regularnie chodziłam na wizyty kontrolne, badałam się, dbałam o siebie. Wszystko po to, aby urodzić upragnione dziecko. Po kolejnej wizycie u lekarza na USG ginekolog zachowywał się inaczej niż zwykle. Wiedzieliśmy wtedy, że to będzie dziewczynka. Miała być Zuzia. Miała, bo Zuzi nie będzie. Lekarz powiedział, że widzi liczne wady i że trzeba zrobić dodatkowe badania. Wtedy myślałam, że wszystko będzie w porządku, że wady da się wyleczyć. Ale diagnoza brzmiała zespół Pato. To najcięższa postać trisomii. W większości przypadków płody obumierają w macicy albo rodzą się martwe. Nie będę opisywać szczegółów, bo wady zewnętrzne są straszne. Do tego dochodzi
niewydolność serca, zaburzenia oddechu i ciężkie upośledzenie umysłowe. Nie byłam w stanie kontynuować tej ciąży. To było ponad moje siły. Jedyne moje pragnienie to było jak najszybciej ją zakończyć. Ale jak? Lekarze bardzo mi współczuli, ale rozkładali ręce. Mówili, że nie mogą, że pójdą siedzieć, że mogą stracić uprawnienia do wykonywania zawodu. Nie rozumiałam tego. Przecież lekarz musi ratować moje zdrowie i życie, a nie płodu, który nie ma szans na przeżycie. W końcu trafiłam do szpitala, do wrażliwych lekarzy. To dzięki mojemu kontaktowi z federacją, która od tego czasu zajęła się moją sprawą. I ja też się czegoś nauczyłam. Zrozumiałam coś bardzo ważnego. Nikt nie ma prawa decydować o życiu kobiety. W żadnej sytuacji. Nie znamy jej życia. Nie wiemy, dlaczego podjęła jakąś decyzję, taką czy inną. Zrozumiałam to. A ty rozumiesz? Chcesz zrozumieć? Te filmiki z historiami prawdziwymi kobiet, które doświadczyły i stygmatyzacji i doświadczyły jakiegoś rodzaju przemocy instytucjonalnej, to jest jedna część naszej kampanii. Z okazji Światowego Dnia Bezpiecznej Aborcji Federacja wystosowała też apel do posłów, którym zwraca się o to, żeby nam oddano prawa, które kobietom zabrano w 93 roku. Bo od posłów, tak prawdę powiedziawszy, zależy, czy uwzględnią potrzeby społeczeństwa, czy też nie. Dzisiaj już mamy ponad połowę społeczeństwa, które opowiada się za legalną, bezpieczną aborcją do 12 tygodnia. I dlatego zwracamy się w imieniu tego społeczeństwa, które jest za, żeby politycy uwzględnili potrzebę społeczną, bo prawo powinno służyć wszystkim ludziom, wszystkim obywatelom polskim. Nie tylko tym, których ideologia, religia, wyznanie, przekonania zabrania aborcji, bo przecież prawo nikogo do niczego nie zmusza. Mamy prawo, możemy z niego skorzystać lub nie, ale mamy prawo do podjęcia własnej, niezależnej decyzji. I to jest chyba w tym wszystkim najistotniejsze. I właśnie w tych historiach chcemy pokazać, co się zadziało, jakie były problemy, kiedy kobieta nie mogła prosto i zwyczajnie wyegzekwować legalnej aborcji w bardzo trudnych sytuacjach, na którą sama się zdecydowała. Tak, a teraz po nieszczęsnym wyroku sprzed roku jest jeszcze gorzej. Tak, teraz sytuacja jest jeszcze gorsza, bo no to już jest okrucieństwo wobec kobiet i spotykamy się z tym na co dzień, z ogromnym cierpieniem kobiet, które były w chcianej ciąży, są, i okazało się, że ich płód obarczony jest licznymi wadami genetycznymi, czy też chorobami letalnymi. I te, które z nami się kontaktują, nie są w stanie kontynuować tej ciąży z przyczyn psychicznych. Zagrożone jest poważnie ich zdrowie psychiczne, którym nikt się nie przejmuje. Wydaje się, że zdrowie psychiczne to jest nic, to jest ważna część zdrowia człowieka. Więc staramy się w miarę naszych możliwości pomagać tym kobietom. Niektóre z nich wyjeżdżają za granicę, ale też są takie kobiety, którym pomagamy zrobić to, dokonać bezpiecznej aborcji w Polsce z powodu zagrożenia dla ich zdrowia, czy fizycznego, czy też psychicznego. I to się wciąż dzieje w ramach obowiązującej ustawy. Ale to, co państwo stworzyło kobietom, to jest po prostu horror, niewyobrażalny wręcz. Mamy wiele telefonów od kobiet, które boją się zajść w ciążę. Boją się, to jest takie proste słowo, boję się, ale to nie jest taki zwyczajny strach. To jest po prostu nerwica lękowa. Rozmawiamy z kobietami, które robią dziennie po kilkanaście testów. Mimo, że nie mają żadnej
że tak powiem, żadnych objawów i zdecydowanie nie mogą być fizycznie w tej ciąży, to jednak rozpoczyna się już rodzaj zaburzenia psychicznego. I tak się dzieje w wielu, wielu przypadkach. Historię Magdy odtwarza Barbara Kurdej-Szatan. Mam na imię Magda. To była sobota. Byłam ze znajomymi w klubie. Wypiłam jednego drinka. Ktoś musiał mi wrzucić do niego tabletkę gwałtu, bo pamiętam tylko tyle, że wyszłam i nagle jakbym zniknęła z tego świata. Przerwa w życiu. Nie wiem, co się ze mną działo, nic nie pamiętam. Obudziłam się następnego dnia w obcym mieszkaniu, naga, na jakiejś kanapie. Byłam sama. Wyszłam stamtąd pośpiesznie, w głowie tysiąc myśli, co się ze mną działo, jak się tam znalazłam. Nic nikomu nie powiedziałam. Przeleżałam 3 dni, patrząc w sufit. Nie myślałam wtedy o ciąży. Byłam w szoku. Dopiero po jakimś czasie, kiedy spóźniał mi się okres, zrobiłam test i okazało się dla mnie najgorsze. Byłam w ciąży. Tylko z kim? Nie potrafiłam o tym myśleć. Jedyne, czego pragnęłam, to żeby wrócić do stanu sprzed. Ale jak? Potrafisz to zrozumieć? O czym myślę? Co czuję? Czego się boję? Potrafisz? Pewnie nie. A możesz mi zaufać, że decyzja, jaką podjęłam, jest dla mnie najlepsza? Ja nie usprawiedliwiam jej. Nie chcę i nie muszę. Ale nie urodzę. Nie będę w ciąży. Nie dam rady. Rozumiesz? Chcesz zrozumieć? Już po. Ulga. To tak jakbym zaczynała życie od początku. Rozumiesz? A chcesz zrozumieć? A powiedz, dlaczego zdecydowałyśmy się na użycie w ogóle w kampanii właśnie historii kobiet? Dlaczego ona wygląda tak, a nie inaczej? Wybrane historie to jest zaledwie kilka historii z tysięcy, które przeżyłyśmy wspólnie z kobietami przez tych 30 lat działania Federacji na Rzecz Kobiet. Wiemy z doświadczenia i z praktyki, że nic tak nie działa na uświadomienie, na edukację i na wyobraźnię ludzi, jak prawdziwa historia. Możemy używać różnych słów, możemy mówić językiem międzynarodowym, prawnoczłowieczym. Natomiast historia mówi sama za siebie. Nie potrzebujemy tutaj dodawać, że jest to prawo człowieka, prawo do ochrony zdrowia, bo ta historia zawsze znajduje odpowiedź tym, że kobieta nie miała dostępu do opieki zdrowotnej, do legalnej i bezpiecznej aborcji. Dlatego użyłyśmy tych historii. Jeżeli weźmiemy przykłady z innych krajów, tam gdzie kobiety walczyły o prawo do legalnej aborcji, no to w Irlandii decydującą rolę odegrała postać Savity, kobiety, która zmarła, ponieważ chroniono życie płodu zamiast ratować jej zdrowie. Tak, i ja pamiętam, historia. Tak, ja w tym czasie byłam w Dublinie i widziałam niemal na każdym rogu ulicy zdjęcie tej Savity. To bardzo wszędzie ludzi poruszyło. I to było bardzo poruszające. Ja wiem, że aborcja jest zabiegiem medycznym. Niestety przez lata narosła hipokryzja, jakieś zideologizowanie problemu, jednej części problemów dotyczących zdrowia reprodukcyjnego. I dzisiaj musimy trafić do całego społeczeństwa, nie tylko do tych przekonanych, ale do tych, którzy uważają, że aborcja powinna być, ale w
Więc pod jakimiś tam warunkami. Tymi historiami chcemy odpowiedzieć, co to znaczy to ale i dlaczego decyzja kobiety jest najważniejsza. I dlaczego powinniśmy zrozumieć, że ta decyzja jest dla nas priorytetem. Tak, i tylko ona się liczy. Tylko ona w sumie w końcu się liczy tak. I tylko ona powinna o tym zdecydować, bo to jej życie. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć, co ona czuje, w jakiej znajduje się sytuacji życiowej. Podjęła taką decyzję i my powinniśmy uszanować tę decyzję. A państwo powinno stworzyć kobiecie warunki takie, żeby mogła zrealizować swoją decyzję, żeby mogła postąpić zgodnie z własnym sumieniem. Oczywiście. To teraz historia Mai i Roberta, którą odtwarza Maciej Sztur. Mam na imię Robert. Wiadomość od ciąży bardzo nas zaskoczyła, chociaż na początku ucieszyliśmy się, bo w sumie zawsze chcieliśmy mieć drugie dziecko. Jednak Maja chorowała, a w ciąży jej stan się pogorszył. Onkolog powiedział, że agresywna terapia da szansę na całkowite wyleczenie, jednak bez niej stan Mai z pewnością jeszcze się pogorszy. Sugerował, że ciąża jest przeszkodą, jednak wprost nie wspomniał o aborcji. Maja trafiła do szpitala. Nie dostawała jednak żadnych leków, bo lekarz nie chciał ryzykować zdrowia dziecka. Bardzo źle znosiła tę ciążę. Dosłownie nikła w oczach. I wtedy podjęliśmy decyzję o aborcji. W szpitalu żona usłyszała jednak, że to wbrew sumieniu lekarzy. Przenieśli ją za to na oddział patologii ciąży. Salę dzieliła z kobietami, które czekały na poród. W końcu dowiedzieliśmy się, że organizm Mai jest za słaby i z pewnością nie donosi ciąży. Nie mogli jednak wywołać porodu, bo to byłoby zabójstwo. Musieliśmy czekać, aż płód sam obumrze. Kiedy w końcu to się stało, Maja była już wrakiem człowieka. Najgorsze jest to, że tego dziecka i tak nie ma. A aborcja zaoszczędziłaby Mai i całej naszej rodzinie wiele cierpienia. Ja zrozumiałem. Ty rozumiesz? Chcesz zrozumieć? W kampanii Historie Kobiet, Wybór, Nie Zakaz twarzy i głosu, tak jak już wspominałam, osobom, które przeżyły traumę z powodu braku dostępu do aborcji, użyczyli aktorzy i użyczyły aktorki. Powiedz, czy było to trudne dla Federacji zaangażować właśnie znane osoby? No na pewno z powodów takich technicznych, czasowych, ustalenia dat, no było to przedsięwzięcie, bo jednak są to osoby bardzo zajęte, ale w sumie zrobiły to bardzo chętnie i efekty możecie Państwo usłyszeć lub też obejrzeć. Natomiast celowo użyłyśmy tutaj aktora i aktorek, ponieważ nie chciałyśmy kobiet narażać na dodatkową traumę. Wiemy, jak to jest trudne. Nie chciałyśmy, żeby to była kobieta odwrócona, zawstydzona, z zasłoniętą twarzą, czy też zakrytymi oczami. Chciałyśmy, żeby to była twarz, która patrzy nam prosto w oczy i pyta nas, czy my rozumiemy jej decyzję. Dlatego użyłyśmy aktorek i aktorów. Może nie użyłyśmy, tylko w tych rolach wystąpiły aktorki i aktor. A teraz historia Agaty, którą odtwarza Weronika Warchoł. Mam na imię Agata, mam 23 lata. Od kilku lat leczę się psychiatrycznie. Zażywam mocne leki i chodzę na terapię. Wydawało mi się, że już wychodzę z tego ciemnego tunelu. Spotkałam się ze znajomymi. Jeden z nich został u mnie na noc. Potrzebowałam bliskości. Kiedy zrobiłam test, nie wierzyłam własnym oczom. Powtórzyłam go jeszcze kilka razy. Jestem w ciąży. Gorączkowo zaczęłam poszukiwać kontaktu do jakiejś organizacji. Zadzwoniłam do federacji,
Kobiecie, która odebrała telefon, powiedziałam, że jeśli mi nie pomoże, to skoczę z 10. piętra i właśnie siedzę na parapecie. Tak, powiedziałam to. I byłam gotowa skoczyć. Zresztą to nie byłaby moja pierwsza próba samobójcza. Po drugiej stronie chwila wahania i mocny, zdecydowany głos, że mam natychmiast złazić z parapetu i że pomogą na pewno. I Federacja pomogła. W szpitalu ze stosu zaświadczeń lekarskich, opisu choroby, branych leków, ważne było tylko to jedno krótkie zaświadczenie. Ciąża zagraża życiu pacjentki. Po aborcji moje życie i moja przyszłość znowu należały do mnie. Dzisiaj jestem prawie zdrowa. Kończę studia, kończę terapię. Dziękuję, Federacjo. Rozumiesz? Chcesz zrozumieć? A czego Federacja oczekuje po tej kampanii? Jakich efektów wymiernych? No, oczekiwania mamy jak zwykle duże po takiej kampanii. To się okaże. Na razie ją promujemy i chcemy, żeby dotarła do jak najszerszych kręgów społeczeństwa, także do kobiet z mniejszych miejscowości. Mamy nadzieję, że tak się stanie. My ze swojej strony zrobimy wszystko, żeby popularyzować ją. Oczekujemy zrozumienia. Oczekujemy przede wszystkim tego, żeby społeczeństwo do końca zrozumiało. Ta część, która wciąż jeszcze uważa, że powinny być określone restrykcje, ograniczenia, nie wiem, spotkania z psychologiem itd., itd., żeby zrozumiała, że kobieta zawsze podejmie słuszną decyzję. I niestety żadne prawo, nawet to najbardziej restrykcyjne, nie powstrzyma jej od dokonania aborcji, jeśli tak zdecydowała. Tylko od jej wiedzy, zasobności, wykształcenia, miejsca zamieszkania, dostępu do informacji będzie zależeć, czy zrobi to bezpiecznie, czy też narazi swoje zdrowie, a nawet życie. Więc nasz apel, który wynika z tej kampanii, to jest: domagamy się rzetelnej wiedzy na temat seksualności człowieka i także domagamy się legalnej, bezpiecznej aborcji dla wszystkich Polek. Ostatnia historia to historia Beaty. W tę rolę wcieliła się Maria Konarowska. Mam na imię Beata. Zawsze myślałam, że aborcja to ostateczność, że mnie to się nie przytrafi. Stosowałam regularnie antykoncepcję. Właściwie byłam przeciwko aborcji bez jakiegoś wyraźnego, ważnego powodu. Aż do dnia, w którym spóźniła mi się miesiączka, zrobiłam test, byłam w ciąży. To był dla mnie szok. Jak to? Dlaczego ja? Przecież stosuję antykoncepcję. Zrobiłam kolejny test, jeszcze jeden. Nie było wątpliwości. Co teraz? Nie chcę. Nie mogę być teraz w ciąży. Tego dnia jakby do mnie dotarło. Wszystko zrozumiałam. Tym razem to spotyka mnie, ale jutro, pojutrze, za tydzień kolejna dziewczyna dowie się, że jest w niechcianej ciąży i zdecyduje tak, jak będzie dla niej najlepiej. To jej powody będą najważniejsze i nikt nie ma prawa w niej ingerować. Tak. Jestem za prawem do aborcji dla każdej, która podejmie taką decyzję. Tak, uważam, że musimy walczyć o pełne prawo do decydowania o sobie, o swoim życiu, o swoim ciele. Znalazłam klinikę w internecie niedaleko niemieckiej granicy. Zadzwoniłam, umówiłam się. W poczekalni kilkanaście kobiet. Wszystkie z Polski. Niektóre z nich miały wystarczające powody do tego, żeby aborcji dokonać w Polsce. Nie chciały ryzykować. Dziwnie czułam się w gronie Polek, którym ich własny kraj nie daje wyboru. I wtedy zrozumiałam coś jeszcze. Musimy być solidarne. Musimy razem walczyć o przywrócenie naszych praw. Regularnie chodzę na demonstracje, rozklejam ulotki z numerami telefonów organizacji wspierających. Ja zrozumiałam. A ty rozumiesz?
Chcesz zrozumieć? Dziękuję Ci, Krysiu, za rozmowę. Dziękuję bardzo. Zapraszamy na kolejny odcinek Całego Ciała za 4 tygodnie. Radio Kapitał. Radio Kapitał.